Po przejechaniu na Leju Michel około 8000 km zauważyłem głośniejszą pracę silnika. Na poprzednim oleju Miller z czegoś takiego nie zaobserwowałem. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Toyota Auris 2 rok produkcji 2017, silnik 1.6 Valvematic, benzyna z LPG, 132 konie, przebieg ogólny 132 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie trzeci etap badań dla tego samochodu. Pierwszy etap zaprezentowany został w odcinku numer 178, drugi w odcinku numer 206. Będzie okazja do skonfrontowania trzech olejów ze sobą. Dwóch Millersów oraz jednego oleju marki Michel. Inicjatorem eksperymentu jest Damian. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Damian skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się następujące pozycje. Słodki upominek, za który bardzo dziękuję. Zalecenia producenta na temat doboru oleju silnikowego. Oraz dwie próbki, do podkreślenia bardzo estetyczna forma etykiet. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Do silnika zalany został olej Michel Ceramic Oil 9900 w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 100 km, 10% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Czyli tutaj warto podkreślić bardzo zbliżone warunki eksploatacji w stosunku do poprzednich etapów. Różnicą jest przebieg oleju o 1000 większy niż w pierwszym etapie oraz o 2500 mniejszy niż w drugim etapie. W ramach dodatkowych informacji Damian napisał tak. Sposób eksploatacji samochodu się trochę zmienił w tym etapie. 90% przebiegu to pozamiejska, spokojna jazda drogą krajową. Dominują odcinki między 40 a 50 km. 10% przebiegu to jazda miejska na odcinkach 3 do 5 km. Po przejechaniu na oleju Michel około 8000 km zauważyłem głośniejszą pracę silnika. Na poprzednim oleju Miller z czegoś takiego nie zaobserwowałem. Jestem ciekaw, jak olej wypadnie w testach lepkościowych. Olej, jaki teraz zalałem do silnika, z ciekawością przetestowania, jak wypadnie, jest 0W20. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju świeżego jest następująca: 40,8 w temperaturze 40 stopni oraz 8,0 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy wynik z deklaracją producenta i tutaj znowu, podobnie jak w poprzednich etapach, odnotowujemy jakieś zastanawiające rozjazdy. Lepkość w niższej i wyższej temperaturze pomiarowej jest około 5% niższa od zadeklarowanej. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 39,3 w temperaturze 40 stopni oraz 7,8 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 172, a to oznacza, że otrzymano ponownie bardzo dobre wyniki. Zmiana lepkości na bardzo niskim poziomie, równo w niższej i wyższej temperaturze pomiarowej, minus około 4%. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych wszystko pod kontrolą, natomiast warto podkreślić, że w poprzednich etapach te zmiany były na jeszcze mniejszym poziomie. Tutaj natomiast wskaźnik lepkości wypada lepiej, zmiana na stabilniejszym poziomie. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jądro plamy nie jest takie jasne jak w poprzednim etapie. Wydaje się, że ilość zanieczyszczeń stałych w tym przypadku jest większa. Jakość ogólna oleju tym razem to środek skali. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Standardowo oceniamy na tle wyników z poprzedniego etapu. Nie zagłębiając się w szczegóły, otrzymano bardzo podobne wyniki do poprzednich etapów, większość parametrów na zbliżonym lub wręcz takim samym poziomie. Widać wyraźnie, że ten drugi etap, w którym występował Miller's i Performance NanoDrive, prezentuje się w kilku miejscach wyróżniająco dobrze, mimo zwiększonego przebiegu do poziomu 12550 km. Podsumowując, jakość końcowa wyrażona syntetycznym miernikiem to 91%, zbliżona do wyniku z drugiego etapu badań. Poprzednim razem wnioskowałem o Miller'sie w ten sposób. We wszystkich trzech testach olej wypadł bardzo dobrze. W pierwszym etapie, w przypadku oleju Miller's FE, pojawiły się pewne zastrzeżenia w teście bibułowym i tym razem mogę powtórzyć to samo o tym etapie. Poza pewnymi zastrzeżeniami w teście bibułowym, reszta wyników stan bardzo dobry. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!